Inspekcja handlowa sprawdziła 9 sklepów na Dolnym Śląsku. W 5 inspektorzy stwierdzili nieprawidłowości. Po zbadaniu 73 partii zabawek negatywnie ocenili aż 25 z nich. Niemal 35% towaru nie spełniało wymagań. Podczas badań laboratoryjnych w placówkach, że małe elementy zabawek przechodziły przez cylinder do badania małych elementów. Świadczy to o tym, że dziecko podczas zabawy mogło takimi elementami na przykład zadławić się, prawda? Ponadto jedna partia zabawek zawierała zawyżony poziom tzw. ftalanów, chemicznych składników, które mogą prowadzić do wielu poważnych chorób. W jednym ze sklepów w Legnicy inspektorzy wycofali wszystkie partie zabawek. Zbadaliśmy 19 partii zabawek i wszystkie zostały zakwestionowane, głównie ze względu na to, że nie było przy nich odpowiednich informacji i oznaczeń, jak również nie było informacji o importerze, producencie, czyli były jakby anonimowe. Takie zabawki nie mogą być na rynku, nie było również znaku CE. Inspektorzy przyznają, że kontrole wykonywane co roku przynoszą pożądane efekty, nie tylko wśród producentów zabawek i importerów, ale także wśród samych konsumentów. Oglądam je ze wszystkich stron, tak, i czytam. Zdrowie dziecka jest najważniejsze. Kiedyś się zdarzyło, że jakaś zabawka zagrażała temu zdrowiu? No na pewno te chińskie podróbki, to na pewno. Niektórzy przyznają, że kiedyś nikt się tym nie przejmował i nie zwracał uwagi na atesty i opisy zabawek. Może kiedyś nie, ale teraz tak właśnie słychać, że są niebezpieczne, to raczej ludzie chyba teraz zwracają uwagę. Inspektorzy przypominają, że dokonując wyboru zabawki dla dziecka powinniśmy zwracać uwagę przede wszystkim na oznakowanie. Na etykiecie musi znaleźć się informacja o grupie wiekowej, informacja o importerze, dystrybutorze lub producencie. Na pierwszy rzut oka możemy także sprawdzić, czy zabawka nie ma ostrych lub małych elementów, które mogą stanowić niebezpieczeństwo. Ważny jest także znak CE, który daje deklarację, że dany produkt spełnia odpowiednie wymagania.